Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Jayzy, witam was w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dzisiaj nowa seria, Dying Light The Following, moi drodzy. Może i nie jest to najnowsza gra, w zasadzie część gry, bo już ona ma trochę miesięcy. Natomiast moim zdaniem jest dość nowa i warto by było w to zagrać oczywiście. Gram na detalach niestety niskich. Ale mam nadzieję, że wszystko tutaj, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, wam się spodoba. O, właśnie, takie mam detale. Tylko tutaj zasięg widzenia na 2, przepraszam. No. Zatem, co moi drodzy, tutaj kampanię mam właśnie już ukończoną. No i co, i teraz ja biorę graj. I moi drodzy, The Following. Lecimy. No, fajnie. Nowa gra kampanii. Tutaj. Normalny, trudny koszmar. Myślę, że normalny. Tutaj nie mogę nic wybrać. Nie. Normalny. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w Malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza haram. Hej, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Nie mam co mówić jak na razie. Jak na razie znam tylko tą lekarkę. Nie znam tego kolesia jeszcze, ale okej. Lecimy dalej, tylko tutaj wczytywanie. Jezus Maria, co tak długo no? Halo. Czytuję i czytuję. O, nareszcie. Okej, znajdziłeś się z kanałów. Jakoś chyba tędy trzeba. Tu nic nie widzę. A, okej. Okej, chyba dobrze idę. Bo już praktycznie jesteśmy na powierzchni. Znaki naścienne. Tu nic nie ma, tędy. Lena, słyszysz mnie? Hej, Lera. Ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka.
Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? Lena! Pieprzone góry. Dobra. Co tym pisze, że trzeba znaleźć kogoś, kto wie więcej na temat plotki. O tym, że są ludzie, którzy się nie przemieniają. Chyba coś źle zrobiłem już. Tak na dobry wstęp. Brawo ja. Nie, to chyba się trzeba jakoś inaczej zejść, bo to mi nie pasuje za bardzo. Chociaż to jest jedyne w zasadzie zejście. Więc nie wiem, o co mi chodzi. Trzeba tędy jakoś iść. Co do materiału, myślę, że będzie tradycyjnie chyba godzinny. Bo takie są obecnie dla mnie takie najwygodniejsze. A nie, tutaj trzeba było chyba dalej iść, nie. Tu właśnie dochodzę do tego miejsca. A, trzeba po prostu tutaj iść wokół, oczywiście, że tak. Moja inteligencja. Teraz tu. Cyk. Ale ładne morze. Tędy szybko. Tędy mogę. Jakieś kurde wodospady i w ogóle. Nie, my chyba musimy z tego klifu po prostu zejść. Więc myślę, że tędy. No, hopie, ten jump, nieźle. Okej, jakoś tutaj wyszliśmy. No i co, i ten trzeba iść, z tego co tak widzę, bo tylko w zasadzie tędy jest droga, więc chyba trzeba iść tędy. Tędy? Może? Tam jest ten, za 180 metrów jest jakieś miejsce. Ciekawe. Zabijemy ładnie, mam tą jakąś oczywiście. No. Słyszałem, że tu właśnie jeszcze są te takie auta pseudo. To takie ala buggy z Far Crya 4. Dobra. No i tędy tu coś może trzeba zrobić. Jakoś trzeba wejść, to na pewno. Tędy. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi.
Jestem z Haranu. A, przemytnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazeera. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbię. Ty mi urąbiesz ręce. Jasne. Masz taką małą kosę. Patrz jaką ja mam, a nie mogę ci pokazać. No i właśnie. Zero ammo. Żenana. Mam na ciebie oko, koleś. Cicho bądź. Dobry. Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazeera. Będzie pewnie w stodole. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazeerem. No przejdź się. Tato, proszę! Możemy o tym pogadać? Nie i nie! Koniec dyskusji! Tak? Dobrze! Ezgi? Czekaj! Ezgi! Halo? Przepraszam. Przepraszam. O. Oj, nie teraz! Nie teraz. Nie chcę przeszkadzać, szukam Jazeera. Jazeer to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie, nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie! A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Okej, nic nie chcą gadać. Lena, tu Crane, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! Ta, ty! Ono tu! O, podejdź bliżej. Nie dziabnę cię. Bez obaw. Nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Hej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurt. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich taka swoją matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że kurd wziął i kojfnął, potrzebuje łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? No dobra. A mogę coś od ciebie kupić? Znalazłeś ten wóz, o którym mówiłem? Nie. Myślałem, że będę mógł go tak cały czas zaczepiać.
nie mogę. Więc trzeba to nam każe iść na jakieś, jakąś pobliską farmę. No to idziemy. Tędy jakoś. Co to? Dlaczego one są takie wściekłe? Przypomniało? Wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni próbują pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj, zero smykałki do interesów. Niezły początek Czekajcie chwilę, bo ja tu mam jeszcze z tego. Ale dużo tego wszystkiego. 16 tysięcy gotówki. Tyle karabinów. Współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wyłącz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten głos. No dobra. What? Co to jest? Okej. Już widzę samochód. Będzie zabawa. Pytanie, jak nam wejść? A, rurą da się. Okej, zbugowałem, ale... Może gdyby tak bez wykrycia, by było lepiej chyba. Więc trzeba po cichu. Razu zabawa. Chyba mnie zabiją. Chyba na pewno. Walić was, gnoje, źle wyjechałem. Ale tym dość opornie się jeździ. Muszę utworzyć apteczkę. I teraz tak, taki myk, żeby was na stówę nie zabili, musicie tą apteczkę od razu użyć. A w ten deser. Ręczny nawet jest. Paliwo tak samo. Więc trzeba będzie tutaj inne auta również opróżniać z tego, co słyszałem i widziałem. Jak tu dojechać z powrotem? Jest jakaś droga. Oj, właśnie tak. Bierzecie taką. Wysiadacie i stajecie przy łapcie i przeszukujecie. Niestety ten jest pusty. No tutaj mamy jakieś ruby.
Jedź. O, policyjny, to tam na pewno coś będzie. No, nie żyje. Widzicie, bo śruby i drut to co innego. Potrzebne paliwo, no właśnie. A to nie jest policyjne, to jest normalny biały, duży taki pseudo van czy saw, nie wiem. Śruby. Ja się kręcę, no czy ja znajdę pieprzone paliwo? Chyba ustawiłem sobie jakieś mody na puste zbiorniki paliwa. Nie wiem, żartuję, nie żadnych modów, kurna, nie mam i się tak dzieje, aż nie wiem. A, jeszcze mamy ten, z prawej tutaj w rogu mamy wskaźnik paliwa, też fajne. No i jak widzicie, no tego paliwa za dużo nie ma. Trzy rzeczy. Montować, naprawić i wymienić części łazika, by poprawić jego parametry. Przeglądać ulepszenia i przepisywać aktywne ulepszenia do przycisków działania. Modyfikować wygląd łazika za pomocą różnych akcesoriów i wersji lakieru. To gdzie jest lakier? Modyfikuj. To jest ekran, który umożliwia zmienianie lakieru łazika, dodawanie akcesoriów, figurek i breloków. Lakiery i akcesoria to przedmioty kolekcjonerskie, które znajdziesz w różnych miejscach świata gry. Wypatruj ich uważnie. Obszczymur. Na razie mamy lakier obszczymur. W ogóle ma chyba AK Racing na ten włożony. O, tu na pewno może coś być dobrego. Rury stalowe. Średnie otwieranie zamków. No patrz, ty kurde. No, otworzyliśmy to. Apteczka, apteczka. A co daje wojskowa apteczka? No kurde. Zero paliwa, zero. Kurde, nie wiem, czy to się opłaca tak na każdym aucie stawać i po prostu patrzeć, czy jakieś, kurde, paliwo jest. Chyba nie opłaca się. O, jest. Tankuj. No, zatankowany. Dobra, jedziemy dalej. A, trzeba inną stroną oczywiście dojechać. Ale poza tym to w zasadzie tutaj nie ma dużych różnic między Dying Lightem a Dying Lightem The Following. Wszystko jest to samo. Tak, też teoretycznie. Chyba tędy muszę wjechać. Wow. Tamten koleś głupi mnie nie puści. Proszę otworzyć. A dobra, mam zamendować, może mi się udało, to jeżeli nie trzeba było tutaj wieża i wystarczyło tak zrobić jak ja teraz. Szukasz Kana? Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda?
Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Siebie. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdybyś je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba, że ci życie niemiłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. Jak ona gada, kurde. Ja się tak, idź do rurociągu. Tak dziwnie dość, ale dobra. No, nie mamy nic innego. A ty to kto ty jesteś? Nie gadamy z obcymi. E? A, przywołaj pojazd. I to tu miałem go zostawić, a jest za głupi. Jestem a propos, tam widziałem samochód policyjny. Dzień dobry. No dzień dobry państwu. Escape, anuluj. Możecie sobie stąd iść, bo ja chcę. I tutaj jeszcze. Syntetyki, puste. Trochę się tu z nimi bawię. Ja sobie nie pójdę wzdłuż rurociągu, ale pojadę. O, czekajcie, czekajcie, policyjne autka. Guma. I pusty. Zacny. Tiry. Guma. I... Smary. Pojadę na skróty. Okej. Jedna część twojego łazika uległa uszkodzeniu, użyj maski pojazdu, aby sprawdzić, co trzeba naprawić. Każda naprawa wymaga pewnych elementów, które znajdziesz w porzuconych pojazdach lub leżące tu i tam. Patrzcie, kurde, ten drifting. Pif, pif, pif. Beef. Dzień dobry. Najlepszy sposób na zabijanie.
Chociaż pewno od tego mi się kurde częścią w tym uszkodziła. Poczekajcie chwilę, zajdę sobie tu na ubocze i naprawię. Aha, okej. Ile? Śruby. No to... Powiedziałeś H, żeby ją naprawić. H. F, kurde. Tak, chcę naprawić. Na dzień dobry. Oj, co? Ja sobie z nimi nie pola prowadzę. Wystarczy, że ich powalę i od razu tam dobijam wtedy. A, fajnie. Udało się. Odejdź tutaj, koleś. Każdy klient na wagę złota. Tam nie chcę wejść. Dzień dobry. Wy tu naprawdę coś sprzedajecie? Wodę! Czyściutka! Nie ma po niej sraczki w smaku jak dotyk anioła. Za 3 litry tylko 10 kilo żarcia. Można też płacić złotem. Tyle jedzenia za wodę? Za oddychanie też trzeba tutaj płacić? O, pan chce się targować. Popatrz w dół, dupku, widzisz? To Azor. Rzucamy mu tych, co się targują. Chcesz coś może dodać? Chociaż w sumie... Mogę wymienić wodę za twoją bryczkę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. No dobra. Ej, chłopaki! Pierdolić. Nie udało ci się mnie kopnąć. A tędy pozwólcie, że sobie pójdę. Poważnie mam ich pokonać. A strzelają. Nie mam mammo, jak mam sobie z nim poradzić? A nie, trochę mam. Ale trochę. To nie jest dużo. Spadaj. Dobra, spróbujmy może tutaj, bo tam widziałem jednego, co do mnie strzelał. Może uda się go jakoś maczetą załatwić. Brawo. Kurde. Wow, trofeum rajdowe. Nieźle. Ciekawe, co to nam tu da. Nie, dobra, poczekajcie, ja tego na razie nie... O kurde, patrzcie, jaki napis water. Dobra, dzisiaj jednak będzie krótszy odcinek. Zatem, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Nie wiem w zasadzie, jak teraz, w jakiej to kolejności rzucę. Kolejny odcinek za 2 dni chyba, bo ten odcinek będzie drugi, a ten, który nagram teraz, za chwilę będzie jako pierwszy. No, to co, moi drodzy, lecę, trzymajcie, cześć. To był tylko bardziej taki wstęp, żeby nie było do właśnie tej gry. No, lecę, trzymajcie, cześć.